Hej kochani, Ja witajcie też. serdecznie w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. No i z nami Izayuki. Jo, się wcięłam. Która się już wcięła, ale to nie szkodzi. Chciałam wam właśnie pokazać, jak jestem pięknie brudna, ale tak jak mi, jakoś już mi zszedł ten brud. W nocy byłam bardziej brudna, ale fajnie w ciemności widać. Tak się wydaje. Postać jest ubłocona cała. Ale ja chcę achievement za 100% brudności, więc... Ale mam nogi brudne, o Jezus, zobacz. Jak hobby. A ty też widzę. Au! Sorry, jak podeszłaś, odwróciłam się. Jestem na strzała teraz. Mam muzykę, jakby coś... Aha, coś mnie atakowało, ktoś mnie zaatakował młotkiem w sumie. No tak. Pierwszą intensywną śmierć w tej grze będziesz mieć z młotka. Albo z... przeze mnie. Pewnie tak. To jest najedzone, trzeba się trochę napić. I co my dzisiaj robimy? Tą zaprawę bym może ja w końcu zrobiła. Chciałabym ją zobaczyć. Dom i narzędzia i może upoluję te ostatnie zwierzęta do oddania w misji. Ty sobie robisz dom. Ja bym też popatrzyła za babkami, bo my tych babek... Znaczy ja życia nie mam, więc... No właśnie, ja też myślałam, żeby za nimi... O, kamień mi się skończył. Żeby za nimi pobiegać. Mój domek na drzewie! Domek na drzewie. A po co? No nie, bo jak podświetla mi się altem, to podświetlają mi się wszystkie roślinki. Ja nie wiem, czy to jest babka, czy to jest jakiś... Stokrotka akurat wygląda podobnie do tego. O, a ja mam wyłączone... Nie mam tej umiejętności jeszcze. Nie masz kupionej, no. Aha, i tak, i nawóz był potrzebny, ale to się musi zepsuć żarełko, żebyśmy mogły... Dobra. To tak, tu można było robić... A, czytałam właśnie, póki pamiętam, że ci tak przerwę, że w komentarzu oczywiście, że jeżeli mamy jedzenie w magazynie, to ono się tam wolniej psuje. Okej. Okay. I tak trzymamy, magazynie żywności. No, ale jakbyś chciała, żeby się zepsuło może jedzenie, to trzeba by je stamtąd wyciągnąć gdzieś indziej. Żeby było szybciej. W sumie teraz zobaczymy, gdzie mam to żarcie, co chciałam, żeby się zepsuło. A w zwykłym magazynie mam niedojrzałe jagody. To one mogły się zepsuć, ale... No zobaczymy, jakim to pójdzie. Muszę tak, słomę wziąć. Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o tych miejscach do znalezienia różnych skarbów na mapie do kopania? No. Podobno, to była wskazówka, że mamy zwracać uwagę na miejsca, gdzie są wbite łopaty w ziemię. No. To fajna wskazówka na temat skarbów ewentualnie. Nie było jedno miejsce, że... pamiętam, że łopatę wyciągnęłam. No, ja też pamiętam, gdzieś wyciągnęłam łopatę i poszłam dalej. No trudno. Może rośnie. Zaprawa. Cztery zaprawy tylko? 10 gliny, o kurde. I to jak długo? Jeszcze 8 sekund, czyli tam 9. Na jedną zaprawę. Ciekawe, ile expa wleci. O, pasowałoby, żeby dużo przy takich ilościach. Poszłam się napić wody, ale ostrożnie, żeby się nie umyć. No. Z wiaderka najlepiej. Ojej, ile to się czasu robi. Och, mamy jakieś 3 problemy. Pewnie brakuje narzędzi. Robiłaś tych narzędzi no, w końcu? Ja 2. No nie no, zaczęłam dom. Jestem. Wiem, że rozmawiamy o tych narzędziach cały czas, ale to polowałam na zwierzęta, to zbierałam rzeczy. Jak pozbierałam w końcu rzeczy, to buduję sobie dom. Mhm. No i tak schodzą te wszystkie surowce właśnie. Ale robię, już się biorę za... Kończę tylko dom, żeby się przenieść do niego. Żebyśmy mogły kolejną osobę do osady wciągnąć, bo mamy dużo rzeczy, mało ludzi, duże podatki. A w sumie jest dużo zaprawy. Czy ja mam młotek, czy mi się zepsuł już? Włócznia, łopata, siekiera... Nie mam młotka. Albo odłożyłam do domu mojego. Gdzie jest mój piękny dom? Może odłożyłam do domu? No, wilk na mnie idzie. Łops! Skończ tego królika, zostaw! Tak, odłożyłam do domu, dobra. Ile ten młotek waży? Kilogram, no kurczę. I teraz tak, naprawianie. A. Dodaj ocieplenie. U mnie z wilka wapień? Łapy. No nie, ja zaprawę narobiłam, oni teraz chcą, żebym miała wapień na mój dom. O nie. To pewnie na to jest słomiane można zaprawę. No a jak? No nie. No nic, swojego domu sobie nie ociepla, ale możemy ocieplić im. Zobaczymy, zaczniemy od tego pierwszego. A kuchnię można ocieplić? A po co? Żeby ciepło specjalnie uciekało. Gdzie ten wilk jest i tego dojechać? Chyba jestem czy to. Wow!
Ej, to fajnie wygląda, jak się tą zaprawą przyjedzie. Domek całkowicie zaczyna inaczej wyglądać. No to fajnie. To dobrze, będzie się wyróżniał. Nie, żebyś teraz nie wyróżniał, ale... Gdzie ale ten wilk nie, kupi? To zwykły domek ocieplam. Kogoś tam. Może będą bardziej zadowoleni, jak będą mieli ocieplone domki. Albo jak będzie zimno w zimę, to będziemy do tego domku przychodzić się ocieplać. Pochodnia wystarczy. Ale chyba mi nie wystarczy na wszystkie ściany. Dobrze, dachu nie trzeba jeszcze. Ciebie ale fajnie to wygląda. Taki już jest... No bogatszy. Ale brakuje mi jeszcze gliny. Jum. O, magazyn można ocieplić. Mnie to bardziej uszczelnić, a nie ocieplić. O, może tak. 47 kilo to nie uniosę pewnie. Zje mnie wilk, no. Zapuściłaś się, powiesz, mówisz tam gdzieś nie, w tyły. Nie, obok domu mnie gonił. No, bo mam obok domu wilczka. Zaraz go wytępię i nie będzie. Sylwia, nie oglądaj. Aha, ja nie zrobiłam zaprawy, przecież ja dopiero glinę wziąłam w rękę. Co tu zamiata? A, do roboty byś się wzięła, nie. Zamiatasz. Ja się tu gonię z wilkiem w kółeczko. Szkoda, że nikt tego nie widzi. Kurczę, ze skrzynek nie pobiera. Mam go. Ja zrobię jeszcze dwie, to 20 zaprawy chyba. Przez te 10 wow. sekund chyba nawet jest. 10. I co tam z wilka dobrego? Futro i mięso. Futro i mięso. Mhm. Trzeba zobaczyć te futrzane ciuszki. Jest tu jeszcze jakiś wilk, czy już mogę sobie spokojnie... A, jeszcze jeden. A, no, o. Jak się będziemy rozbudowywać, to te zwierzęta będą też znikać z naszych okolic, więc... No jak będziemy drzewa wycinać, no. Też, ale budować budynki ogólnie. Jest tu jeszcze ten wilk. Nasiona maku, nawóz ze zgnilizny albo z gnoju, a to sobie nie mamy zwierząt. Jest. Dobra. Nie będę się bić specjalnie z wilkiem. Przyszłam po kamienie i dom kończyć i budować narzędzia robić. Nawóz. 30 zaprawy. To akurat... Później jak wrócisz, to zobaczysz, jak domek fajnie ocieplony wygląda. Okej. Okay. Jestem głodna. I 16... A, jeszcze górę trzeba ocieplić. Kurde. Daj. No i tyle. Gdzie ten wilk? Daj. Gdzie ten wilk? Jeszcze jeden. A? No daj, ja wilka nie widzę, no. O, to chyba z boczku też będą chcieli. Tak jest. A mam 4 zaprawy, to walnę wam tu. Nie. No słyszę go, ale gdzie on jest? Warczy. O. Ten domek będzie miał tylko taki... No i fajnie, a kto tutaj w ogóle zarządza? I kto tu... Matylda, tu mieszka i Matylda, o. Ma minus 11 zadowolenia, ale już jej rośnie w górę i domek ma ładny, ocieplony. No nie. A czemu ten mały, prosty dom jest w takim strasznym stanie? Ma 28% tylko. Który dom jest taki brzydki, zepsuty? Ło! Szybko się zniszczył. Coś tu się wydarzyło? Jest! Znalazł się wilk, dobra. Nie, to jakiś dach. Chyba tylko jeden jest lekko uszkodzony, ale... Znaczy lekko. 40%. Młotek mi się zepsuł. A to kłoda, nie? To ja tu walczę o życie. A czyli to dom jest w ogóle? Skarbimiry i Sulwuja. A im zadowolenie spada, bo mają dziury w dachu. To jest domek Izy, tak swoją drogą. No i już prawie kończę. Musiałam tu wilki. Teraz misio. Misio teraz cię atakuje?
Nie, jeszcze nie, ale widzę misia w miejscu, gdzie były wilki. Tu pod domem u nas? Nie, to jesteś 100 prawie, metrów. No 100 metrów, ale co to jest 100 metrów, jak zbierasz kamienie, no? I patyki. No jak się patrzysz w dół, to tak. No, dokładnie. To rzeczywiście. Pani warsztatowa, proszę narobić narzędzi, bo nie mam narzędzi. No właśnie zbieram półku temu kamienie i gałęzie, no. O, mrówki znalazłam. Przez przypadek nacisnąłam drugi raz, a chciałam... Może być. Chciałam wziąć młotek do ręki, a zrobiłam dwa. No ale trudno. Napraw. Nie dosięgnę. Ja się wyleczę może. Dobry pomysł. Jestem głodna. Wyleczyć, nie? No. Nie w stronę misia, nie w stronę misia. A czemu nie mogę naprawić? 96%, ale nie mogę naprawić. Dobra, chyba jakieś czerwone da się naprawić. Dobra, teraz weźmiemy zarządzanie. Domy. No nie, czemu ten dom jest? Mały, prosty dom. Wytrzymał już 28%. Ale on ma... On nie ma... On nie ma mieszkańców. To który to jest dom? Ja, może to jest ten nasz domek, co tam na tych... No właśnie nie. To jest ten mały. On ma 89%, a ten ma... Bo ty budujesz, ale to nie zbudowanego. Jeszcze nie ma przecież. Nie budujesz zresztą nie, małego, nie. Prostego, nie? Czy budujesz mały, prosty? Mały. No to może on jest twój, pokazuje w budowie. A, to może. Bo to tak wygląda, jakby to było mniej więcej gdzieś tu. Mały, ja potrzebuję no, tylko miejsca tak. Na komputer, dobra. Monitor i wiesz, jestem szczęśliwa. dobra, co my mamy za questy? Zapłać podatki. O Jezu, 318. Gołębi jeszcze dwa lisy. O, mhm. I pogadać z Derwanem o królikach. Dobra, to ja no, ale idę. To myślałam, że skończymy wszystkie i może... A, no w sumie możemy, nie musimy oddawać wszystkich razem. Nie, idę w stronę gliny, bo tu były lisy. W mieście okay. Może uda się dorwać gołębie. Tylko króliki byś musiała znaleźć, królików nie lubię. Weszłam do żaden wody problem. I się umyłam. Znowu. Kurde, zapomniałam. Dlatego te nasze ludki chodzą dookoła. Śmierdzieć chcą najlepsze, oni to będą osiągnięci, a nie... No. Dobra, tyle, bo więcej nie uniosę. A, bo w sumie te lisy tu wybiłam ostatnio, to tu może już nie być tych lisów. Faktycznie. Jak są wyszarzone, to nie ma. A nie patrzyłam nawet na mapę. Coś tu biegnie? Coś... O nie, to króliki. No dobra, króliki też mogą. Nożem ja, najłatwiej nożem. Ja lubię włócznią. I pięścią. Nie skręcaj! Zauważyłam, że pięścią też dobrze wchodzę. Alone. Potrzebuję okna na każdą stronę przynajmniej. Przewidzieć, co się dzieje wokół mnie. O, królik na raz na włócznie schodzi. Jakie to jest... Niefajne takie. Jakby umierała z głodu, to może jeszcze to polowanie na króliki byłoby okej. Ale jak się nie... O, to ptak jest. Ale było tu was więcej. Króliczki. Łudy nie mam. Ale się rozbiegły. Ja biegłam za tym jednym. No tak, tak. One się tak uciekają, rzeczywiście. A lisy jakieś? Halo? Tam coś biegnie? A tu są jelenie i sarny, ale tu coś małego biegnie. Co to jest? Co my tu mamy? Kłuik! Łabyt. Mam cię, dobra. To mamy już do questa, tak? Bo to chyba było 5 na 7. Czyli jest teraz powinno być 7 na 7. Z czego masz dach? Z nie? Desek, nie? Z desek, no. Tak. Mm-hmm. Czyli mamy to. Dwa lisy i dwa gołębie. Ale ja... A, króliki były zrobione już. To gołębie na 7. Bo lisy dwa. Taś, gdzie są jakieś lisy? Tam się robi chyba dwie deski z jednej kłody. Ale kłód powinno być trochę, też pamiętaj, w magazynie, no bo w końcu mamy kłodziarza, czy kłodziarę. Kłodziarza. Żeby zbierali. Widzę lisa. Czekaj, choć nie uciekaj. Dobra, porobię te narzędzia. Dobra, ja miałam zapisane.
Co porobić? Może siekierę porobię. Deski są dwie na razie. Kłody są zabił dwie mnie na razie. Zapomniałam, że życia nie miałam. Lis mnie zabił. No i tyle. O, mam czarny ekran. O, już żyję. Kurde, no. Idę się zamścić. Pewnie, że tak. Zemsta na lisie. Gdzie on był? Zapomniałam, że nie mam życia. Mi dziabno. Bo on jak się w niego raz rzuci, to on później się mści i jest... Tak, tak. Rzeczywiście. Nie mam drewna opałowego. Właśnie miałam zobaczyć, co też w zarządzaniu. Tu nie ma drewna opału. Co im na wiosnę drewno na opał? W chacie zielarskiej nie ma ludzia. W studni nie ma zadania, nie szkodzi. W dole nie ma, nie szkodzi. W kuchni, w warsztacie nie szkodzi. Aby ja kondycję chciałam i zdrowie zamiast zmysłu. Patyków kamieni. Odporność na alkohol. Nie. Mniej otrzymywanych obrażeń. O! Cześć, lis, to ty? Życie sobie wezmę na razie. Dobra, zrobię tak. O. Noże. Zemściłam się, ale znowu bez życia. Dwa kamienie. Znaczy nie wiem, czy to był ten w ogóle. Jest moja włócznia. Trochę się robi te narzędzia, ale niech się robią. A gdzie jest ten lis? O, tu. Dobra. Narzędzia, no. Znaczy, w sumie to możemy też zatrudnić. A, bo on te kosze, mam jednego, co kosze robi, nie? Ja mu kazałam, ma kosze robić. Na handel. No. Nie, nie, robię narzędzia, żeby mi ten... Aha, no exp miał wpadać tak czy inaczej, dobra. Ale nie odmówię expa. Od tych ludzi, nie? Mhm. Także ja porobię. Halo, kim jesteś? Muszę się napić wody. Matylda, dzień dobry. Szukałaś po glinę? No, ona chodzi tam naokoło. Ale ona miała co innego zbierać. Pamiętasz, rozmawiałyśmy, że ona może mieć animację kopania gliny, no, a ona co innego zbiera. No i tam właśnie łazi. A przez wodę idzie. A nie, to na... Pić? Co ty to z tej wody zbierasz? Ona miała zbierać słomę wcześniej chyba. No, tylko patrzę się, bo podeszła do wody i usnęła nad wodą i... O. To może. Dobra, ja też zbiera wodę. Napić, bo moja postać jest zmęczona. I need some water. Jeszcze jeden lisek. Co to za ptaszar siedzi? Jakaś wrona? To będziemy rzucać. Co to za ptak? Chyba nie gołąb. Wrona. Oskuruj. Opierz. Opierz. Opierz, zjedz. Nie, nie ten. 8 piór i 2 mięska. Kurczę. Tyle samo mięsa z wrony, co z lisa. No nie wierzę. Tak. O, tutaj wronisko. Tylko z wrony ci... Futro nie wypadnie. Już się robi późno? Ale melodia gra. No, 17 jest. No kurde, to mi gołębie pouciekają zaraz z tego miasta. Całą dobę są. Gołębie? Tu ile ich było? Ale mi odleciały. Dobra, fajnie, że was nie widać, gołąbki. Myślałam, że w mieście będą one tu... Aha. Napite. Dobra, chciałam zrobić noże. Noże są do skreślenia. Siekierką. Siekiera. No to są wrony, to nie będę w nie rzucać. Na bank jest wrona. Szkoda, że nie umie robić tych rzeczy i iść. Mhm. Widzę cię. Mam to, top, kurczę. To się nadaje na jakiś... To było piękne, dwa żółty, ale one strasznie te gołębie wyglądają. Jak są upolowane, tak rozkładają te, kurczę, pióra. Ciebie. No, są takie oddane, gotowe. W sumie jeszcze jeden lis został. Ale nigdzie koło mnie akurat nie było. Nóż się mega szybko psuje.
3 zwierzaki i po nożu. Dobra, schowaj to włócznie, bo jeszcze się pogniewają. Dobra, dopóki pamiętam, a właśnie mi się przypomniało, zjedz te babki. A, mam aż 4 babki lekarskie. No dobra, lepsze 4 niż nic. Pieczonego mięska trochę. A nie derwanie. Ju. Widzę, że jeszcze tutaj są kupcy. Chciałabym zauważyć, że nasz myśliwy zamiata podłogę. No. Derwan. Zabiłam króliki, mimo że wszystkie zachowywały się całkiem normalnie. Dobrze to słyszeć. Na początku myślałem, że to żart, ale widziałem tego królika na własne oczy i mamy szczęście, że to był tylko królik. Wyobraź sobie wściekłego niedźwiedzia. Mm. O tak, to byłoby o wiele gorsze. Cieszę się, że mogłam się przydać. No dobra. Oh, it's you again. A to tylko króliki? A gołębie? Good luck. Halo, do kogo to gołębie? A nie, jest Markusław. Ktoś inny? No to popatrz, no. Markusławie. A wiesz co, chyba zapłacę od razu ten podatek, żeby... Chyba można wracać do Janka powoli. Minął dzień, czy to jest ten dzień? Już chyba była noc. Nie było nic jeszcze? Zabiłam kilka gołębi i miejmy nadzieję, że dadzą ci spokój na jakiś czas. Jesteś moim wybawcą, one wrócą zawsze, tak jest. Przynajmniej część z nich poszła do piachu, dziękuję. Kiedykolwiek. Jak można odpowiedzieć komuś kiedykolwiek? Whenever. Whatever. To chyba trochę z angielskiego tłumaczenia nie wyszło, ale okej. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Dobra, będę potrzebować więcej kłód. Modyfikacja kamienna mam zrobioną. Dobra, best goods in the realm. Aha. Futra, gliniane narzędzia. Lniana tkanina, lniana nić. To było to czegoś, pamiętasz? Aha, do tych pochodni przed domem. Mhm, do tych stojących. O, a on ma nasiona. Ale marchewka. Może więcej marchewki kupię. Czy my tą łopatę, co mieliśmy, dalej mamy w magazynie? Zobaczmy. A nie wiem. Popatrz, no. Popatrzam. Kupiłam może z 10 marchewki. Łopata! Nie ma łopaty. A co ja wam mogę sprzedać? Drewniany młotek jest za 4. To w sumie też nie tak źle. Ale wolałabym. Mam dużo rzeczy w kieszeni, ale to dlatego, że te... Niestety te... Strzały, jak mają różny procent zużycia, to się osobno stakują. No, to jest słabe troszeczkę. Patrz, to jest niewygodne. Rzuza. Daj trochę tego nawozu jeszcze. O! No to pięknie to zrobiłam. Przeciążyłam się nawozem. Dobra. A tak do zera? Nie, na szczęście. Jeszcze się ruszam. Idę zapłacić podatek, bo zaraz wydam wszystkie pieniądze. Później mi oddasz te 150. Luzik, luzik. Się gdzieś znajdzie. Gdzie jest Jak to się nazywa? Mirogod. Musimy się wybrać w końcu na tą drugą... Witaj! O, czy przybyłeś zapłacić swoje podatki? Tak, trzymaj, to powinno pokryć wszystko. Wyśmienicie. Koniec rozmowy. 26 lat i kurde ściąga podatki z ludzi, no. Się to robił, wziął. Zapłać podatki. Ja tu czuję, że tu jest ten nepotyzm w tym momencie tam. A, porozmawiaj z Jankiem. No tak, już jest. Mhm. A, bo mamy te buraki cały czas na fabularny quest. No są buraki, rzeczywiście. 70 buraków. Wypadają cały czas, ja cały czas wyłączam, bo mi przeszkadza opis buraków. Ja bym jeszcze a nie, bo to Mirosław, czy tam tamten na my miał. Ojej, no teraz gdzie on był? On gdzieś tam na to... Markusław, o! To on miał nasiona. Mi się to kojarzy cały czas z tym. No i znowu zapomniałam, się nazywa gra. Z tymi androidami. Z czym? Z androidami. Jak oni się nazywali? A nie wiem. O, młotek mi się zepsuł. Czy on to ma... Buraka, ma nasiona buraka.
A buraka można kiedy? Wiosną. To trzeba kupić trochę buraka. Też jest 10 jeszcze. Patrz, wiosna nam się bardzo mocno kończy. To już dzisiaj w nocy. O nie, ja wracam do domu siać. Siej. Szybko. Gdzie jest wyjście z tej wiochy? Jak się już kąpałaś, więc możesz lecieć przez wodę. O, właśnie odkryłam fajny błąd w grze. Jak jesteś przeciążona, i biegniesz używając W i D na przykład, czyli po skosie, to nie biegniesz obciążona. Dobrze wiedzieć. Prosto biegniesz obciążona, ale jak już po skosie, to nie. Bo to jest to łapanie równowagi, wiesz, takie. No, chyba tak. To ma sens, to ma sens. Gdzie jest nasz dom? Czy mam nasz dom? A na ciebie pobiegnę. Biegnij na mnie, jestem obok zaraz. Bo drzewa ścinam, na narzędzia idą. Zrobiłam noże i zrobiłam siekiery. Noże są u myśliwego, siekiery są w drewutni. O, i zniknęły informacje. Kurde, to ja nie mogłam znaleźć tego... tych informacji, że im brakuje narzędzi. To jakoś jest głupio to pokazane w takim razie. No ale dobra. No może to było, że brakuje im narzędzi w tych rzeczywiście. Ja je teraz doniosłam i pracują dalej. No to dobra. To jest zażegnane. Ja biegnę pod skosem, żeby szybciej do domu dobiec. Gniak. I no tak, no i trzeba się wziąć za tą farmę, zanim się skończy wiosna. Ale kupiłam nawóz, kupiłam nasiona, czyli dobrze. Tak naprawdę czas tylko. Co tam czas tutaj, pory roku zmieniający się w 5 minut? No zawsze możemy sobie wydłużyć na przykład o jeden dzień pory roku. Albo o dwa dni. To nam trochę wydłuży grę jeszcze, ale... będziemy mogły spokojnie, bo ja nie wiem, też nie mam aż na pewno też takie wrażenie, że te pory roku właśnie tak mijają tak szybko, że nie idzie nic zrobić konkretnego. Tak, tak, jakby strasznie szybko rzeczywiście, no. Że poza tym te dni, one są tak krótkie, całymi nocami czekamy, aż wstaną w ogóle ludzie. No, to też prawda. Dobra, skrzynia. O nie, tu nie mam motyki? Młotek, siekier, a ja mam motykę? Nie mam motyki. A może się zepsuła? A mogę zrobić motykę? A możesz mi zrobić motykę? Zobacz, a w stodole nie ma? No właśnie nie, właśnie jestem w stodole. A jesteś w stodole. To czekaj, motyka. Mogę. Ja tu miałam worek. Nie miałam tu worka? O, to wróć do skrzynki jak możesz. Mhm. Bo ja muszę jeszcze iść po worek, który... No się ciemno zrobiło, jak wyszło się. Motyka. Gdzie jest skrzynka w tym domu? A tu. Tu mam ten worek. Ale to i tak będzie potrzebny jeszcze jeden, bo ten jest na 10%. Pam, pam. Sama sobie wyslugam deski. Dobra. I teraz tak. Pochodnie, wiadro, worek. Worek. I zostawi tam. Dobra. Też sobie sama deski strukałam. No, na domek, bo ta pani bardzo wolno pracuje. Jestem prawie na full brudna. Zostało mi dosłownie kawałek. A idź ty. A, już mi strzałka dotyka tego góry, tego dymku z lewej strony nad głową. Gdzie mój domek jest tutaj? Motyka. Motyka, motyka. Wciąż mam za mało. Niech idzie. Worek na siódemkę. Najpierw, no niestety teraz będziemy trochę po ciemku. Bo muszę... Podejść do ciebie z pochodnią? Nie, to tylko mi zostało kilka pól do wykarczowania. Nie jest aż tak ciemno. Dobra, to ja dalej... cisnę te drzewka, ale pusto mamy tu bez tych drzew. Teraz ósemeczka. Woreczek jak mam? Nie, siódemeczka? Siódemeczka może być? Pochodnia z woreczkiem? Masz tu gdzieś jakieś pniaki? Nie. Nawet pniaków nie zostawiłaś. Pole. Nawóz.
Wiesz co, by można postawić drwala tam koło tych klonów i tam magazyn, niech nam tam drzewo rąbi. Chociaż w sumie za różnica dla nich. No, nie ma informacji, że mają z daleko, więc wystarczy im to, co mają. Ale mam kolejny worek, więc proszę mi tu nie szaleć. Siódemeczka. Nawóz. Lepszy worek szybciej... Nie. Myślałam, że lepszy worek to będzie szybciej siała. No a co robi lepszy worek? Nic. Nie. Nie wiem, bo tak naprawdę worek to worek. Rodzaj narzędzia. A mnie udźwignie więcej może nawozu? Nie wiem, nie ma ograniczeń. Może się wolniej psuje. No, możliwe bardzo. I nawozimy. I później buraki i marchewki trzeba tu, kurczę, zdążymy. A jeszcze to zaorać. Nawieść, zaorać. A ty budujesz dom? Tak, tak. I nie tylko, no narzędzia jeszcze robię w międzyczasie. Mhm. Bo nie wszystko jest mi potrzebne na dom, z tego co zbieram. A zerkniesz, która jest godzina na mapie? Mhm. 23:22. Dobra, to jeszcze nie tak źle. Nie wiem, ile mamy tych nasion. No jeżeli masz czas do północy, że jest 27, to bardzo szybko mija. Nie, no mam nadzieję, że nie. Do północy. No nie wygląda, jakby miał być jeszcze jeden dobla dzień. Zwierząt. Podobno zwierząt. A, kurnik odblokowałyśmy, dlatego. Nie wiem, czy szybciej by nie było lecieć klony ciąć i wracać tutaj niż te brzozy. Nie sap, tylko tutaj oraj. Orzej. Jesteśmy wciąż na drewnianych wszystkich tych narzędziach. Marchewka. O, chciała brzozy pięściami. Chciałabym to zobaczyć. Bo będziemy gulasz robić. No nie, do północy no. Było! Zasadziłam 7 marchewek. 0 buraku. Udało ci się przetrwać pierwszy rok? Aha. Okej, okay. A to już chyba było. To był pierwszy rok dopiero? Nie, no wiosna już była druga, więc to nie był pierwszy rok. Dlatego mówię, że ta informacja już była. Marchewa! Jak nie obsia... A nie, tu jest marchew, no. Przynajmniej jest jasno. Jajajaj, no to teraz potrzebujemy jakieś nasiona, które można w latem. Tego buraka musimy. W ogóle marchewka można zimą. Wiosną i zimą chyba, no. Mam buraka. A burak tylko wiosną? Tak. Kurczę, znowu będziemy czekać cały rok? No. Nie zdążyłam. Nie przepadnie nam zadanie? Nie, bo to już od początku gry jest. Aha. To niech wisi. Kiedyś dostaną te buraki. Ja nawiozę to pole do końca. Może zróbmy sobie tych rolników. A może. Wiosną lub jesienią. Wiosną lub jesienią. Czemu ziarno pszenicy? Aha, bo to jest pokradzione. Najważniej. Jesienią. Nic nie mamy na lato? A tam kradzione. Pożyczone leżało, nikt nie patrzył. Okej, okay, babki, bo bobkowe liście koniecznie trzeba zbierać. To będzie moje zadanie dzisiaj mocno. No. Worek. Skupię się na tym. Dokończę dom. Narzędzia może. I będę cały czas w sumie tak jak od początku odcinka patrzeć w ziemię. No ja też tak trochę. Czekaj, gdzie jest ten worek? No patyk, kamień. 7. Chyba jakieś romanse się odstawiają. Dwójka sobie tu rozmawia. Nikt nie pracuje. I się szybko rozeszli, jak podeszłam. No mnie kurnik to jest fajna sprawa. Będziemy mieli jajeczka. Ko. No, kurniki można się zastanowić. Nie musimy sobie wydłużyć te dni. Koniecznie, bo...
Skoczyłam, no bo zobacz, skoczyłam po zadania, nawet ich nie zdążyłam zrobić, tylko tak naprawdę je oddałam. Kupiłam nasiona i nawet nie zdążyłam pola obsiać. A i tak mamy bardzo małe pole, jakbyśmy chciały mieć większe. No. Motyczka. Ktoś mi tu kłapie, kto mi tu kłapie? Dobrze, tam motyką tak nawet sprawnie to idzie. O, i po motyce. No chociaż tyle, no. Muszę jeszcze jedną potrzebuję. Zrobić ci? Mhm. Czekaj, wyjdę, póki mam jeszcze z czego. Chowaj te pochodnie, po co ci to? Motyka. Home is where the work is. Następna pora roku będzie dopiero dłuższa, bo to pora roku musi się zmienić, żeby to zaakceptowało ustawienia. W porządku. A ile zmieniłaś? O dwa dni. O dwa dni. No i super. Wyłącz psucie się upuszczonych przedmiotów. Mnożnik zdobywania technologii, mnożnik zdobywania doświadczenia. Odejdź. Szybkie budowanie, szybkie tworzenie. Nieograniczony udźwig. Ha! Ło, chodź zobacz jak strugamy. Jesteś koło domu gdzieś? Mhm. Chodź zobacz jak strugamy. Wiem, ja też tak robiłam raz. Że nawet nie odeszła, tylko ja strugałam obok. W ostatnim odcinku. Strugamy jej zaplecze. No. To nie było widać. Masz jeszcze jedną motykę? Oda mówi, że uwielbia. Wrzuciłam ci trzy motyki tam. Oda mówi, że uwielbia zapach drewna. O, no w sumie fajny jest. Nie powiem, że nie. Gdzie to motyka? Jestem ślepa. Już dokończmy to pole. Trochę expa wpadnie, bo to właśnie chyba za to pole, ten kurnik. Jup. No bo w sumie to doświadczenie też wolno wpada tak naprawdę. No ale jak gra polega na tym, żeby później grać swoim dziedzicem, no to dopiero pierwszy rok minął. Kurde, ale trzeba się już z jakimś mężem rozejrzeć może. A znowu jest trzy problemy, jakby czegoś brakowało w wiosce. Zaraz to zobaczę. Tylko już skończę ten dom, bo przed chwilą mi się zbagowało i nie chciało mi się budowanie domu dokończyć. O, chata wydobywcza, chata rybacka, kurnik. Pracownicy zatrudnieni dostarczać będą jaja i pióra. Ale to pasza dla zwierząt też będzie potrzebna. Mhm. Dobra. Kuźnię w ogóle mam odblokowaną. Pracownicy zatrudnieni dostarczać będą rozmaite narzędzia i bronie. Może trzeba będzie wziąć się powoli już za rozglądanie jakiejś miedzi? Ja mój nowy dom! Tu się czaiłam. Udźwig 5 kilo biorę. Brawo. Szybsze ścinanie drzew przez następne 10 sekund. Kumuluje się do 1. Szybsze kopanie i górnictwo przez 10 sekund. Kumuluje się do 1. Aha, czyli będzie mogło kumulować się do 3 pewnie. Taki buff. Okej. Okay. No, też może być. Zarządzanie. Łuk mi się psuje. Idę po swoje rzeczy tu przynieść za chwilkę. Poczekaj, mamy tak. Mamy zrobione noże, siekiery. Porobię młotki. A czy są młotki potrzebne w tej chwili? Ja pracuję. Siekiery i no... Aha, i tak muszę zebrać. Drewutnia. Pracuję. Dobra. Siekiera. No, pracuję. 10 siekier mają, no to co? A, bo tu jest bajzel. Dobra. Warsztat brak zasobów. Patyków nie ma w warsztacie. Nie ma patyków w magazynie. Już zanoszę. To jest na pewno jakimś problemem. Jednym z wielu. Może być, tak. Ja bym tą studnię w ogóle zburzyła chyba. Ona nam tylko podatek... Nie było... Wzrasta pewnie, przez nie to. Było kogoś, kto... miał zbierać patyki? Patyki nie. Akurat patyków nie było. Ale dobrze, moi drodzy, dobra. Tutaj się pożegnamy. Takie trochę porządki organizacyjne. O, tutaj jedna zamiata, druga struga, trzecia buduje.
No, boli, w sumie boli. Taka gra. No, sobie rozbudowujemy. No, w następnym odcinku myślę, że Iza pewnie będzie szła kończyć zadanie z Jankiem. To zobaczymy, co tam ciekawego pewnie tak. Posłuchać. Mamy nadzieję, że odcinek się podobał i widzimy się w następnym. Bye! Will you marry me? Nie.